Jak myszka domku szukała, napisało Zuzia, Patrycja i Natalia. Ilustrowała pani Kazimiera Drewniak-Wodyn. W malutkiej nowice pod podłogą starej stodoły mieszkała myszka honoratka. Miała ładnie urządzone mieszkanko. Zawsze ciepło, a i lodówka u gospodarnej myszki była zawsze pełna. Wiodła tu spokojne i szczęśliwe życie. Niestety, pewnej nocy burza i deszcz zniszczyły miły domek. Malutkie łóżeczko, szafa, stolik i foteliki. Po prostu cały dobytek znalazł się pod wodą, a myszka musiała uciekać. Noc spędziła na szafie, a rano, kiedy woda opadła, postanowiła poszukać nowego mieszka. Deszcz jeszcze padał, kiedy dotarła na brzeg lasu i zobaczyła żółto-brązowy grzyb. Pomyślała honoratka. Mogłabym się tu wprowadzić. Zamieszkałabym w środku, a ten kapelusz jest jak ogromny parasol i ulewa pod nim mnie straszna. Jej myśli przerwały jednak groźne pomyłki. No nie, nawet o tym nie myśl. To nasze mieszkanko. Uciekaj stąd szybko, mówiły robaki wyłażące nagle przez różne dziurki w grzybie. Przemarznięta myszka ruszyła dalej przed. Zobaczyła piękny, różowy kwiat i wspięła się po jego łodyżce. Kiedy znalazła się w środku rozchylonych płatków, a słoneczko wysuszyło przemoczone futerko, pomyślała: jaki piękny kwiat i jak pięknie pachnie. Muszę tu zamieszkać. To miejsce jest cudowne. Bzz, bzz, bzz. Nagle dobiegło do jej małych uszu. Uciekaj stąd, to nasz kwiat, zbieramy tu nektar, bzyczały pszczoły. A ja siadam tu, by rozprostować moje piękne skrzydła, dodał motyl. No i smutna myszka musiała iść. Co ja biedna zrobię? Martwiła się honoratka. Może trzeba szukać gdzie indziej, nie tylko na tej pięknej łące. Tak myśląc, wsiadła do łupiny orzecha, znalezionej nad strumykiem. Z listka zrobiła żagielek i ruszyła w podróż. Bała się bardzo, a kiedy zezwał się wiatr, dobiła do brzegu. Wspięła się po pniu wysokiego drzewa i znalazła wymoszczone piórkami i suchymi gałązkami gniazdo. Wydawało się cieplutkie, duże i bezpieczne, ale złożysta korona drzewa z pewnością chroniła przed deszczem. Kiedy zaczęła się urządzać i planować swoje myślę życie, niestety do gniazda wrócili właściciele. Para pięknych, kolorowych ptaków. Tu właśnie zakładała rodzina. Myszka ruszyła więc w dalszą. Dzień zbliżał się już do końca. Powoli zapadał zmrok. I wtedy myszka ujrzała dużą norę. Odważyła się i weszła do środka. Jama wymoszczona była liśćmi, a z kąta dochodziło głośne chrapanie. Futerko właściciela było takie miękkie i ciepłe, że cichutko wsunęła się pod wielką łapę. Puchaty niedźwiedź nawet nie zauważył, że ktoś z nim